Witam was dzisiaj serdecznie. Posłuchajcie. Chcemy się podzielić z wami najlepszą nowiną, jaką w życiu możecie usłyszeć. Wiecie jaką? Że Jezus ma dla was życie wieczne. Wiecie, że Jezus ma dla was życie wieczne. Ale musicie coś w tym kierunku zrobić, wiecie? Musicie się na nowo narodzić. Musicie się na nowo narodzić. Musicie przyjąć Jezusa osobistego Zbawiciela. Wiecie co to jest? To jest zmiana sposobu myślenia. Posłuchajcie. Nie myślcie, że na tej planecie jesteście po to, żeby sobie tylko łazić i nie wiadomo co sobie tam robić. Naprawdę. Bóg każdego człowieka stworzył na obraz i podobieństwo. Jezus każdego człowieka stworzył na obraz i podobieństwo. Wiecie? Naprawdę. I chce, żebyście byli spełnieni w swoim życiu. Jak jesteście już na tej planecie, to chcę, żebyście byli spełnieni. Naprawdę. Naprawdę was bardzo, bardzo kocha. Posłuchajcie, my tutaj, grupka ludzi wierzących, przychodzimy tutaj, żeby się z wami dzielić największą rzeczą, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest największy skarb. To jest największy skarb, jaki może być. Dlatego wiecie co? Jak my poznaliśmy ten skarb, to chcemy tak samo się z wami podzielić tym skarbem, abyście byli spełnieni w swoim życiu. Na ten czas, na jaki tutaj będziecie. Wiecie, bo każdy człowiek stąd po jakimś czasie musi odjechać. Odjechać do Stwórcy, wiecie. A pisze w Słowie Bożym, że każde kolano ugnie się przed Barankiem Bożym. Słuchajcie. I każdy człowiek stanie przed Jezusem. No mam dobrą nowinę dla was. I wiecie co? Jak ja jestem ewangelistą, to chcę mieć czyste sumienie, żeby powiedzieć wam o tym. Bo to jest moja robota. Wiecie, Jezus mi dał taką robotę, żebym głosił do ludzi, żebym wam mówił o dobrej nowinie, o tym, jaki Jezus jest dobry. Wiecie, jak mam tą robotę, jak mam to, to dlatego, wiecie, jak tak samo ja stanę przed Nim, to chcę być w porządku w stosunku do Niego. I dlatego, posłuchajcie, ale to nie jest tak ważna rzecz. Ważną jest rzeczą tą, że naprawdę każdy człowiek, wiecie, każdy człowiek ma pragnienie poznania Jezusa. Tylko wy o tym nie wiecie. Dlatego taki gość jak ja, albo wierzący człowiek musi wam o tym powiedzieć, wiecie. Naprawdę, każdy człowiek ma pragnienie poznania Jezusa. Każdy człowiek. Naprawdę. I dlatego jesteśmy tutaj grupą ludzi, żeby wam o tym powiedzieć, żeby wam o tym zaświadczyć, że istnieje Jezus, wiecie. Ja kiedyś byłem ministrantem, dzwoniłem dzwonkami, miałem zostać księdzem w umie albo w rodzinie, albo ksiądz, albo wojskowy, albo złodziej. No. I mama strasznie chciała, żebym został księdzem. Ale wiecie co? Powiedziałem, że nie zostanę nigdy księdzem, bo chcę się ożenić, wiecie. A celibat to nie jest od Boga, żeby się tak wiedzieli sobie informacyjnie. Że celibat to nie jest od Boga. Naprawdę. I dzisiaj jestem, cieszę się z tego, że poznałem Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Ale musiał przyjść taki moment, bo myślałem, że Go znam. I musiał przyjść taki moment w moim życiu, że naprawdę szczerze do Niego musiałem zawołać. Wiecie dlaczego? Bo miałem pustkę w swoim życiu. Miałem taką pustkę w swoim życiu, a pustkę to trzeba zapełnić, co nie? Jak ma się pustkę w swoim sercu, to trzeba ją zapełnić. No jak myślicie, czym mogłem tą pustkę zapełnić? Gorzałą! Gorzałą! Ale wiecie co? Ale Jezus uwolnił mnie od tego. Uwolnił mnie od tego. Od tej gorzały. Następną pustkę, którą musiałem zapełnić, to myślałem, że miłość to jest, wiecie co? Że miłość to jest pójście do agencji towarzyskiej. I już będę spełniony w swoim życiu. No i kicha. No okazało się, że to nie da rady. No. I się tym w ogóle nie napełnisz. Ale tak jest. I każdy człowiek ma pustkę w swoim życiu. I taka jest prawda. Jak mi ktoś przyjdzie, powie, że nie ma pustki w swoim życiu, jest szczęśliwym człowiekiem, to nie wierzę w to. A wiecie dlaczego? Bo Jezus stworzył wszystkich ludzi. Okej?
Jezus stworzył wszystkich ludzi. Kuper w pracy mi mówi, że to wybuch jakiś był. Ja mówię, daj spokój, człowieku ma 60 lat, a to mówi, że wybuch jakiś był. Żadnego wybuchu nie było, ludzie. Naprawdę. Jezus stworzył wszystkich ludzi. On stworzył wszystkich ludzi. I przyjdzie taki moment, że każdy człowiek będzie musiał przyjść do Niego. I posłuchajcie, i po to my tutaj, ja tutaj po to jestem z urzędu, żeby wam o tym powiedzieć. Bo jak staniecie przed Jezusem, to On się spyta, co zrobiliście ze swojego życia. Wiecie, że wam to tak przejdzie, że co, ze 2 metry was zakopią pod ziemią i po imprezie jest? No kurde, to ja tak kiedyś myślałem. Jakbym wiedział, że będę 2 metry pod tym, 2 metry pod ziemią, to bym na tej planecie to bym tak grabił i bym to wszystko w powietrze wysadził. Bym się nie bał niczego, rozumiecie? Ale wiem, że istnieje Jezus i mam bojaźń. Nie się boję Boga, bo to jest różnica, ludzie. Tylko mam bojaźń do Jezusa. Bojaźń, nie się boję. A wy się, wiecie co? Boicie Jezusa, bo was religia oszukała z tego w tym wszystkim. Dobrego Ojca nie można się bać. No jak się można dobrego Ojca bać? No. Ja się mojego nawet fizycznego Ojca nie bałem. No nie bałem się go. No. 17 lat jak miałem, byłem taki niedobry, jak tam coś dobiegało, to do bicia się do niego rzucałem. I mówię, weź facet tam, przestań, mówię. Masz za stary jesteś, żeby mi życia uczyć. Naprawdę. Byłem zarozumiały, zbuntowanym człowiekiem byłem. Ale Jezus wszedł do mojego życia i zmienił to. Naprawdę, bo funkcjonować będąc butnym, niedobrym człowiekiem jest bardzo ciężko. Naprawdę jest bardzo ciężko. Ale Jezus każdego człowieka może zmienić. Każdego człowieka. Dlatego tu jestem i wielu tutaj ludzi wierzących, którzy poznali Jezusa, osobistego Jezusa, może wam to powiedzieć. Naprawdę. Przepraszam. Mam takie zapytanie. Chciałbyś mnie poznać o... Wszystkiego dobrego, na razie.